Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Żarty na bok, bo to się stało, dlatego zostawcie łapki w górę. Dzisiaj, moi drodzy, też specjalny live. Jeżeli ktoś ze mną wygra, to ma szansę na zgarnięcie nagrody. Wbijajcie na live'ika na Twitchu, jakoś... będzie info na Instagramie. No i ponadto, jutro, live przedłużany od godziny 18. Startujemy. Kylium Mbappé kupiony. Niesamowita snajperka. 3-2 miliona widzowie chodził, a teraz kupujemy go za 2,449 miliona. Niesamowity zysk. Teraz tak, za Neymara widzowie, czy za Ronaldo? Moi drodzy, po zakupie Kyliana dochodzimy do kolejnego ważnego momentu. Zobaczcie sami, co się dzieje w tym momencie. No i jest i ona, proszę Państwa. Basia. Potężna i dostanie podwójny upgrade, bo to Lyon, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, jest mocny i powinien bez problemu sobie i awansować, i wygrać te mecze. Dlatego Basia będzie zaupgrade'owana, to jest dobra wiadomość. Kylian Mbappé plus Basia, witam serdecznie. Dobra, mamy to. Jest i kupiona. Pani Gejoro, proszę Państwa, witamy serdecznie. Oficjalnie, kolejny transfer. No ta Gejoro jeszcze podskoczy pewnie, znając życie, nie? Aha. Czemu Basia nie ma zgrania? Czemu Son nie ma zgrania? Czemu Walker nie ma zgrania? Kurde, no. To było na Ronaldo, na drugi słupek rzutkę, ale nie doszło, no. Teraz Cristiano Ronaldo, fantastyczna piłka do Kai Walkera. Kai Walker, Kylian Mbappé! I bramka w debiucie, pierwszy kontakt z piłką Kyliana Mbappé. No i mamy 1-0, witamy Kyliana w Rayo Esports. Kylian, widzimy tutaj ciszynka przepraszająca wszystkich kibiców DK United, bo jednak ten transfer od Pelka Damiana do Rayo nastąpił jednak. Nie. Teraz Kylian Mbappé do Owairana. Al Owairan 2-1. Asysta Kyliana Mbappé. Kylian Mbappé 100% udziałów przy bramkach dla Rayo Esports. Polak! Sony 3-1 i to może być pierwszy mecz, pierwszy rage quit. Zobaczmy, tak jest, debiut Kyliana i od razu rage quit rywala. Pozdrawiam serdecznie i lecimy na kolejny mecz. Kylian Mbappé, fantastyczne spotkanie. Jeszcze raz tutaj przepraszam wszystkich kibiców DK United, że musiał odejść do lepszego klubu. Gejoro i gol! Ronaldo 1-0. Basia, Gejoro, Cristiano Ronaldo to też niezły trójkącik. W sensie, oczywiście WFC 24, ale teraz Kylian Mbappé, zobaczmy, jest tu Basia. Basia na spokojnie, uspokaja grę. Czekasz się, tutaj wysunie inny zawodnik. Gejor, ależ tutaj Kylian brutalnie faulowany! Inny raz na Kylianie, to musi być, słuchajcie, czerwona kartka, zobaczmy, nie zobaczymy. Widzimy. Tak, czerwona kartka na Kylianie Mbappé. To może być kolejny rage quit, tym razem spowodowany czymś innym, czerwoną kartką, ale rywal będzie walczył dalej. Dobra. Jeszcze Ronaldo, zobaczmy, Kylian Mbappé pokazuje, że potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Niesamowita karta, 2-0. Oj, oj, oj. No i na Kylianie czerwona kartka. Tutaj to, co się podziało. Ja nie mam pytań. A teraz Alovairon. I mamy 3-0. Tymczasem Cristiano Ronaldo, 4-0. On i teraz Kylian Mbappé. Kylian Mbappé 5-0. Zobaczmy, Kai Walker. Aha, karny. No to może Kylian Mbappé, pierwszy rzut karny. No to zobaczmy, Mbappé, proszę Państwa. Kylian Mbappé, prosto w okienko, 6-0. Gejoro. Mbappé. I jest bramka. I jest brameczka, 7-1, daliśmy tutaj, żeby były jakieś emocje. No i wygrywamy, moi drodzy, rywal odłożył pada po bramce na 7-1, więc my też odłożyliśmy tego pada i lecimy na kolejny mecz. Chociaż na R1 widzę, sobie nieźle radzi. Gejoro i gol! 1-0. Basia, rozpędza maszynę Basieńka wrzuca do Kyliana Mbappé, 2-0. Kylian Mbappé wygrywa tutaj z wyższym od siebie, tak próbuje rozkminić, kto to jest, widzowie, kto to jest.
18 u rywala. Ferlomendi, okej. Zobaczmy. Basia. Będzie wrzucać. Ale komu? No Ronaldo. I to jest gol! 3-0 Basia z kolejną asystą. Drugi najlepszy klub, okej. Był trzeci Milan. Drugie miejsce kto ma? Antoine Griezmann. Oho. Więc kolejne kłamstewko to nie będzie nic złego. Cristiano Ronaldo. Ale gdzie jest Kylian w tym wszystkim? Jak w lutym mieli grać tam? To nie macie wtedy. Okej, okay, a my tracimy bramkę na 4-2. Ej, dobra, bo chłop tutaj robi jakiś comeback, a ja pada nie trzymam. Jest 4-3. No dobra, mamy to zagrane. Ktoś mówi, że są jakieś imprezy, to zaraz zobaczymy, co się dzieje. I 3 razy 84 plus, zobaczmy. Bramkarz, karta specjalna. Uuuu! Ter Stegen 90 overall. To jest świetna wiadomość. Pytanie, kto oprócz tego Ter Stegena? Antena i Koulibaly. I przechodzimy do kolejnej paczki. 3 razy 84 plus. I co tym razem poleci? A, to chyba ten ban za 86 będzie. No dobrze. Pytanie, kto oprócz Banzy wjeżdża? O Boże, kuniaczek tą słabo. Dobra, otwieramy kolejną paczkę. 84 plus RTTK. I zobaczmy, co tu się dzieje. Nie wiem, kto to. Zaraz zobaczymy, kto to będzie. Herrera, 84. O Jezus, tragedia. Dobra, i kolejna RTTK. O, Szkocja, LO, o, w końcu! W końcu coś dobrego. Potężny, Andrew Robertson. Witamy serdecznie. No to leci, proszę Państwa, RTTK na raju, proszę Państwa. I kogo my tu mamy? Jest Francja, SPO, to będzie Sidilia chyba. Tak mi się wydaje. Sidilia, okej. No, karta bardziej foderkowa, nie oszukujmy się. Oho, kolejna paka, 3 razy 77 plus. Szukamy. Jest Portugalia, SSP, jest szansa na City Walkout. To musi być Bernardo Silva. Bardzo ładnie sypie. Jestem ciekawy, ile właśnie walkoutów z takich paczek nam tutaj poleci. Na początek Bernardo Silva jak najbardziej spoko. Dobra, to teraz tak. Najpierw tego RTTK Pioniera 84 plus. No i zobaczmy, kto tym razem poleci, bo jest Anglia. SP? West Ham? Nadal nie wiem. World Pros, no ale właśnie to też oznaczało, że raczej nic dobrego nie mogło z tej paczki polecieć. No dobra, i teraz 3 razy 84 plus. Jest Niemiec. Jest SP, to musi być Tomek. Pytanie, czy jest szansa na podwójny walkout? Nie tym razem. Jest Toni Kroos, 86, oprócz tego Toniego Kroosa, Müller i Stanway. Dobra, kolejna paka, 3 razy 84 plus. Niemcy, SP, czyżby znowu Toni Kroos? O mój Boże, no dobra, ale teraz już podwójny musi być. Come on, no jest! I kto go zastąpi? Nkunku! 86 overall, Nkunku plus Kroos. No na początku bardzo dużo osób grało Nkunku, czekam na jakąś super specjalną kartę tego Nkunku, bo będzie koksem. Tak jest, Basia zrobiona, obratku, co ona robi? Dobrze, paczka 3 rzadkich złotych i paczka 3 84 plus... Nie. Aha! Trzecia paczka, trzeci raz Kroos. No to są jakieś jajca. Boże, do zjazdu coraz bliżej. Jezus Maria. Ja się boję tego zjazdu szejków. Teraz leci paczka 3 razy 84 plus. Patrzymy, co tutaj poleci. Jest Hiszpania, bramka, to chyba... A nie, to będzie chyba pani na walkaucie. Tak mi się kojarzy. No właśnie, Sandra Paniusz. 87 overall. Całkiem sympatycznie. Gabriel i Dudek prawą flanką na Neville właśnie będą sobie wchodził. A tu Brazylia śpiewa, może Miś? Miś Casemiro. Wysoki overall. Dobry prognostyk, ale w środku nic ciekawego nie widzę. Ed mi pokazuje, że stream jest od 12 godzin. Dobrze ci pokazuje. Ej, ty, dobra paka. Nice, jeszcze inform. I jeszcze jedna, 3 razy, 85 plus. Belgia, śpety, nie, może Kevin? Ej!
Jaki drop mutant, ty pomczuś. 8991. Proszę bardzo, proszę bardzo. Bardzo ładnie tutaj się podziało. Okej, okej. O proszę, jaki tu zestawik, no dobra, dobra. No dobra, no to Brazylia. Bramkarz, to musi być Alisson Ederson, jest. A więc jednak można dobrze trafiać, proszę bardzo, proszę bardzo. Edersonik 88. Do tego Smalling, no foderowo wygląda to nie najgorzej. Przechodzimy do 3 razy 83 plus, a tutaj Korea i Son, okej. Okay. Ederson, Son, zaraz robimy tutaj Premier League, nowy składzik z tych paczek, do tego Inform, informy drogie. To zabieramy się teraz za RTTK. Holandia, Elwu Holandia, aha to jest ten, wiem kto 95 tempo on ma, ale nie wiem jak się nazywa. O właśnie, Sisok, a 96 tempo, okej, okay, okej. A może on miał 95 i dostał upgrade'a? Chyba to o to chodzi. Tak coś czuję. 3 razy 84 plus. Josua? Josua, foderko całkiem sympatycznie, okej. Okay. Myślę, że git, myślę, że git.